Witam Was wszystkich o 8 rano w piątek. I wybaczcie za dość długą nieobecność, ale niestety nie mieliśmy czasu. Były sianokosy, potem znowu coś. I no dosyć sporo nas nie było. Ale mam nadzieję, że teraz wrócimy z podwójną siłą. Nie wiem, żartuję. Dobra. Musimy wypuścić konie na wybieg i tak, tu Sirusia już stoi w boksie porodowym. Już ma, pokaż się Sirusia, jaka ty jesteś grubytka. O, zobaczcie, jakie już ma duże cycuszki. No tak, tak, no już idziecie, no. Jen, jak wszystkie się niecierpliwią, Boże. Ten boks oczywiście Tośka rozwaliła, trzeba naprawić. Ale no, dobra, tu jest Tośka, ale Tośka dzisiaj idzie jeść podwórko, kosić trawnik i tak już wczoraj też było, ale dzisiaj idzie znowu. O, tu Fikusia i Florek. Jakby co, to wystawiłam już Florka na rewoltę, OLX. O, tu jaki duży już jest. Już go długo nie widzieliście, nie? Patrzcie, jak urosło mu się. I tak, dobra, tu jest gwiazdeczka, tu wypuszczamy gwiazdeczkę. Mika! Gwiazda oczywiście jak zwykle nitro. O, tu Dalunie. Wypuszczamy Dalunie. I no, jeżeli by ktoś chciał, no to można zarezerwować. Florego, ty nie idziesz, okej. Okay. Wystawiłam Codisona, Quicha i Florka. Bo już niedługo będzie odstawianie sierbaków. To czas najwyższy. Dawaj, idź. To czas najwyższy już sprzedać. O! Zidzia! Anan. Ej, jakie słodkie, co? Co, Zygfrydo? Podobny do ciebie, nie jesteś tatusiem? Dobra, tu idą. Tu Mika, dale, no chodź! Mika, bierz ją, dawaj, dale! Tam, dawaj, dala! Mustangu z dzikiej doliny. O, tutaj robią wiatę. Nie, nie boks. Tylko wiata. Okej, to tak. Zobaczycie też w ogóle, jaki Quichuś już jest duży. Chodź, Quichula. Wiewióra, Quich. O. Uwaga. Tadam. Patrzcie, nawet czarne pyty już ma. Wiewióra, gdzie? Halo! Mika, nie gryź jej. To jest agentka. Aha. No proszę, jak zawsze. Otwarta brama. Sorry, musiałam zamknąć bramę. Tu wypuszczamy Codisonka. Tego ogromnego Codisonka. Patrz, jaki wielki jest, a tu Dakot. Okej. Dawaj. Mika, Dyzio, serio. A halo, halo, wiewiór. No dobra, wiewióra wygoniłam. Teraz trzeba tam zamknąć im. O, jakie ładne maki. O, trzeba tam zamknąć, tu. Otworzyć tam na trawę wyjście. Aha, zablokowało się. O, ale nie, zobaczcie, Quichusia. Jak super wygląda. Chwila, muszę to zamknąć teraz. O, Quichuś, pokaż się. Jaki ty jesteś duży i jakie ty masz czarne pyty. Patrzcie, jaki ładny gniadoszek. Widzicie? No tak. On jest taki malutki słodziak. Taki pimpuś już coś tak. Taki kochany. O, tu gwiazdeczka. O, tutaj też już ładnie linie. Patrzcie, z tego na taki ładny. Super maleństwo. Tak. No. I ogólnie mam w planach dzisiaj
wykąpać Tośkę, jest ciepło, więc akurat, o tu Elusia. Tam fika z Florkiem czekają. Sirusia, no wielka, jak nie wiem co już jest. Zostało jej równe 2 tygodnie do terminu, 14 dni. Mama na 2 lipca, jakby ktoś nie pamiętał. Ale no nie wiadomo, na początku tak szybko nabierała to wymiar, a póki co stoi w miejscu. Zobaczymy, jak dzisiaj to wygląda lepiej, dokładniej. Mogę? No nie, jeszcze widzicie, strzyki są skierowane do środka. Czyli jeszcze ma czas. O, a tutaj to już w ogóle konie prawie całą trawę wyjadły. Dlatego musimy teraz pracować dzisiaj już, bo dzisiaj piątek. To ogrodzimy im tam, nie wiem czy tam widać. Ej, Siruś, uciekaj. Tam już tam trawę ładną po skoszeniu nasianko wyszło ile? 13 balotów stąd. No i Siruś. Floruś, hello. Ale ty jesteś brudny, o Boże. Jaki brudasek z ciebie. Ty już naprawdę wysoki jesteś. No. Tak. Patrzcie w ogóle, chodź pokaż się, Floruś. Koło oczu już linieje. Chodź, pokaż się. Bo tutaj masz cień. Chodź. O, widzicie, jaki fajną, jaką ciemną maść dostaje? Jak Well będzie raczej. Taki ciemny. Tutaj też ma ciemny? Nie? Mały? Okej. Okay. No, ty najpierw oczywiście do picia, jakby nie miały u siebie poideł. Gwiazdusia, kochanie ty moje. Ojejku. Gwiazdolina piękna, w ogóle jak gwiazdka urosła. Trzeba było ją zmierzyć już. Podoba jej się tu. Nie dość, że urosła wzwyż, jeszcze wszerz. Jaki to pulpet jest. Ta lunia. No. Więc dobra. To... A, jeszcze Tośkę muszę tam wypuścić na podwórko. Ale okej, okay. No dobra, no to na chwilę wyłączam. Łukasz chciał być nagrany, powiedział, że mam go nagrać, jak właśnie wyjeżdża. Ja, no tu muszę, no ktoś o, wiedziesz w klapkach? Ktoś tu musi pracować, nie? Ktoś tu musi pracować, tak. O, zobaczcie w ogóle, jak Tośka tutaj ładnie skosiła trawkę. Nie? Super. Czym pachnie? Co? Co to jest? Weź go zabierz. Nie jestem głodny, Paulina. Co? Nie jestem głodny. Nie jesteś głodny, okej. Floruś. Popatrzcie, kto tu przyszedł. Tu Ilusia. Do Florusia. Tu Dakota się wygrzewa w słoneczku. O, tu Florek. Ojojku. Co mała? Co dzieciaki? Co tu lata, co? Jakiś bzyk, co? Floruś. Aha. Jakaś mucha. Ta kota poszła spać. Florek już jej będzie przeszkadzał, no pewnie. Po co ma spać? No oczywiście, aha. Teraz fika. Ja tu sobie w sumie usiądę koło nich. O. Wygrzewają się na słoneczku. Teraz idź mamie przeszkadzaj, no idź. Dawaj. Nie, przyszły się napić teraz konie. Strawki sobie przyszły tutaj. Ojojku, do kota. Tak, padła, tak? A tu o. Tu Tośka i mała. Tośka dzisiaj tutaj wyżera trawę. A, tu Elusia. Sirusia. Sirusia, grubusia. No, w sumie... Dom już ogarnęłam, to teraz bym mogła wziąć tą Tośkę i ją wykąpać. Akurat tak fajnie, przyjemnie jest. Cs. A ne.
Co, Codyson? Oho, i teraz jej przeszkodzi, wstanie. Zawsze tak, nie? Jak on widzi, że ona leży, to już... Już musi ją ruszyć. A ty co tu chcesz? Co tu byś chciał? A? Co? Kolego? Nie gryź mi tylko butów. O, tak. Co, fajne mam buty? Tak, fajne buty. Też chcesz się położyć? Ojojku. Jak fajnie, cieplutko. Sirusia, chodź się pokaż. Oj, Dakota. Dakota, taki grubasy. Taki grubasy, kochany czak. Taki grubas mały, no pewnie. Grubcia dubcia. I Sirusia. Ale co ty masz z grzywą? Trzeba cię uczesać. Już się, o. Już coraz ładniejszy. Co tu się stało? Aha. Tośka już się wkurzyła, bo Codyson podszedł i już musiała dać kopa w płot. No, wiadomo. Nie, no Codyson zawsze. Serio, ona się tak iska z nim? Naprawdę? To jest dopiero lenistwo do potęgi. Iskanie należąco. No, super, super, tak. Najlepiej. I zaraz wstanie. O, Dalusia. Ale niemiły on jest. I zaraz ona wstanie i on się położy. Ile razy już tak było? Po prostu nie pozwolił jej leżeć. O, fika, wirokaziku, już odrasta ładnie. Szkoda, że ogon nie odrasta. Ale to nic. Floruś, Floruś, lili. O, gwiazdeczko śpi. Tak, mała gwiazdeczka śpi, tak. Tak, mała. Tak. Grubasko, kochana. Ale ona cały czas linieje. Dalusia. Co, gwiazda? Dobra, ja w sumie bym mogła już... Pójdę sobie tylko kawę zrobić. Wypiję i przychodzę ją myć. Tosiaczka, bo już się drapała po szczotach, a jak się zaczyna drapać po szczotach, to musi być umyta. O, a to się teraz tu iskają. Dobra, no to lecimy. Buziak. Działa? Działa. Dobra, Tośka już stoi na myjce tutaj, o. Piękna dziewczynka, trochę ją wysprzątałam, tą myjkę. Tutaj też wysprzątałam. Chodź, Tosiek, puść. No tu Wiktoria przyjechała znowu w odwiedziny. Niestety. No możesz. Ale akurat się wydarzała przed chwilą, co? Czyli idealnie do kąpieli. To trzeba rozwalić. Myślałam, że mała coś robi. Tu zdjąć. Gumeczki. Spokojnie, jak coś to jej nie boli. O. O, to już pękła w ogóle. Co? Prawie cię obrała. Serio? O, tu Tośka i ja. Ciężko jedną ręką. Tu jest fajnie cień, nie? To tylko ten został i na grzywce. Trzeba wszystko dobrze umyć. No, Tośka ostatnio miała kowala, więc już ma ładna kobietka. Mam jej tu rozpomnieć? No, ale jest brudna. Ale nie, czas na kąpiel. Szczoty, jak one wyglądają w ogóle. Fuj. Ty, Dysio, też chcesz kąpiel? Dysio, kąpiel chcesz, tak? Uff, ja stoję i normalnie ze mnie leci. A ogon jaki czysty. Piękny, co? Nie, dobra. Zdecydowanie czas na spa. Kiedy ona ostatnio spa miała? Dawno temu. Wstawiłam nawet zdjęcie. To było dawno temu, na serio. Ostatnio TV-showi robiłam, ale też nie nagrałam nic. Znaczy się zaczynałam nagrywać, ale ostatecznie nie dokończyłam nagrywać i ten.
tu mała sobie wyjada. Mokre ma uszy. Ja się nie dziwię, jak jest takim niedźwiadkiem. Ok, dobra. To idziemy po sprzęt. Do czyszczenia sprzęt. Cały znajduje się w tej oto magicznej skrzynce. Dobra, to weźmy jeszcze Magic Brusha, bo nim się też fajnie kąpie konia. Tu tego Magic Brusha weźmy. Suszarkę możemy zostawić, a suszarka jest mi potrzebna, jak w zimę kąpie myję szczoty i wtedy suszę. Okej, to. Tu jeszcze gąbka. Jakaś stara, ale jest. Ochraniacz, ale tu jest syf. O, dobra. No, chyba wszystko, tylko... Dobra, wszystko. To jest w ogóle puste, nie wiem, co to zrobi. Ok, no dobra. Tu coś stąd. Będę musiała wziąć szampon stąd, jakąś odżywkę. To grzywy. Okej, to położymy tutaj. Smar do kopytek też weźmiemy. O, posmrujemy kopytka po myciu. Ok. Ale ma ładne fale. No. Fajnie, fajnie. Dobra, to na chwilę stop. Tu wylała się ciepła woda, wylała się. No dobra, to tak. Zaczynamy od zmoczenia nóżek, żeby się przyzwyczaiła do wody. Nie tu siul. Ale ty masz ładną grzywę, jaka falowana, ojejku. Co? Kąpu. Fajnie, że tu jest trochę cienia, ale to tylko przez chwilę jeszcze. To zaraz słońce tu przyjdzie. Ale ma brudne kopyta, ojejku. One powinny być, o, białe. Się wyszoruje. Przednia, tylna nóżka. Ogon. Ogon to musi być porządnie wyprany, nie? Przecież on jest taki brudny. O Jezu. Fuj. Sama kupa zeschnięta. Tu tyłeczek. O Jezu, była jedna Tośka, wlała mi do tyłka. Przepraszam. Za zimno się w tyłku zrobiło. Co Tośka? Jaka zażenowana teraz jest. Ała. Co? No. Halo, mała. Mała dziecko. Chcesz się być wykąpana, tak? Jakbyśmy jechali na wystawę 26, to by musiała być wykąpana. Niestety. Patrz, jak się pieni, co? Od potu, sam pot się pieni. A ja 26 idę na urodziny Salwanki. Okej. Nie, my chyba nie jedziemy, bo to w Marczowie jest. Ale chyba pojedziemy od razu z Shirley i jej źrebakiem do Bydgoszczy na wystawę. A to będzie we wrześniu. No. Mam kolegę też. Okej. Ale jaka spocona, co? Oho. Mogliśmy zrobić zdjęcie przed i po. Ja dodałam na Instagramie. A, okej. Okay. Oho. Sama piana, Boże. Ale ona jest grzeczna. U was konie też takie grzeczne? Przy kąpieli? Maczo jeszcze nie był kąpany nigdy, nie? Moja instruktorka chciała go wykąpać, ale odwiązał się sam. Okej. Sobie uciekł. O. Ciekawe, jak tam przeżyje taką pierwszą, poważniejszą kąpię. Tośka to już jest przyzwyczajona. Ale na początku to mało, który konie lubi. Dzięki! Same błoto tu leci. Ej, dobra, chcesz nagrać chwilę? Nie. To się nagrywa jak coś. Może po prostu trzymać i ten. Proszę. Nie! Nie na mnie! Sorry. Ale
już mam mokre buty, fajnie. Specjalnie nie ubrałam te, a nie przyblety, bo wiedziałam, że przyblety ubiorę, to mi się zaraz odkleją. Przepuści. O, to mokre przepuści. To Tuśka, powiesz? O, szkoda, nic nie powie, ono tu. Ona to musi mieć zrobione i tyle. No to się... O, patrz, Maja, o, chyba... Matki, ogromek musimy cały wylać mocno, żeby go umyć. O, może. Ogon jest najgorzej. Tak się chyba... Nie, najlepiej nie będzie. Ta kamerka jest włączona? Tak, tylko po prostu nic nie widać. A jak się pali czerwona lampeczka tam? Ale się ten, no się pali. No tak nie ogarniał. Ok, dobra. Koń spukany. To teraz. Ok. Ej, Tośka, oddaj mi! Tosiek! Teraz tak, bierzemy płyn. To jakby tu mam przelany płyn, o, żeby nie było, jest żółty. Po prostu z tego się lepiej zlewa. O. O wiele lepiej się klika, nie? Mhm. Więc jak coś, możecie wykorzystać ten patent i sobie przelać do jakiegoś starego pojemniczka. Okej. Okay. Dużo płynu. Ale będziesz ładna, to się. No. Bierzemy Magic Brusha, który jest najlepszy na wszystko. I szarujemy. Ja mam rozpłaszczonego Magic Brusha. Ja tu mam kilka, ten nowy kupiłam, teraz oryginalny. Ja też mam oryginalnego i ma czego rozpłaszczył. Aha. Na ten nóg. A ten oryginalny jaki drogi w ogóle, co? No. Ok. Ej, dobra, jak coś, to ja mogę sobie ubrać na głowę. Jak chcesz, możesz pomóc. Dobra. Mam gdzieś drugie. No, tylko trochę brudny jest. Ale o, dobra. I jedziemy z tematem. Mało sobie śpi. Fajnie jest też mieć ten. Ja sobie drogę wezmę. Stośka w nim piła wodę, ale teraz... Wezmę go, przeznaczę jako, o, wiaderko do namoczenia. Wiedziesz, jak potem kończę? No. O. Weźmy trochę tu. Trochę na Magic Brusha. Okej. Okay. Mała. Oj, jak się robi. Troszkę będziesz się świecić. Jak psu jajca. Lubię kąpać konie. To jest satysfakcjonujące. Ale i tak nie jest taka bardzo brudna. A, bo już ją kąpałam chyba. Nie, nie kąpałam. To tiwiś. No ale już mam pełno tego futra. Tutaj. Okej, tu. I zadek. Pewnie zadek będzie najbardziej brudny. O. Co? O Boże, ile futra. No. I pod brzuszkiem. Dobra, ja na razie to wyłączę. I przejdziemy do dalszych etapów. Dobra. Oczywiście ważna rzecz, czyli umycie cycuszków, o których dużo osób może zapominać, a tu się gromadzi bardzo dużo łoju i syfu. To się takie czarne aż robi. Takie o tu w ogóle pomiędzy. Tylko oczywiście trzeba uważać, żeby klecz nie kopała. No i wałach, i ogier. O to wszystko. Okej, okay, i tak.
Tu płyn, hop. Chcesz mi podnieść ogon? Co? Podniesiesz ogon? Cały? Okej, okay, czekaj, tu też trzymaj. Dobra. O, i tyłeczek. Nie będę tak nagrywać dokładnie tego tyłeczka, jak się myję. O, tu. Dobra. Tu tyłeczek, hop. Tą miękką stroną. Trzeba uważać. O, tu Tośka lubi. O, tak. Dobra. I tu kroczę pięknie. No, i czyściutka. I tylko się umyję wodą. Okej. Okay. Dobra, to tak Tośka już w trakcie tutaj mycia, ale chwilę wytrę. I tak, tutaj Wiktoria już trzeci raz myje ogon, bo cały czas jest brudny. Tu ja już umyłam te dwie szczoty z prawej strony i kopytko. Widzicie, już jest różnica, co? Teraz jeszcze tylko tą szczotę i tamtą szczotę lewą. No i grzywę, tu łepek, nosek, opalony nosek. I takiej zmaruję na opaleniznę. O, ale tutaj jeszcze będzie trzeba raz. Patrzcie, jaki brud z niej spływa. Jeszcze będzie trzeba razem umyć. No, ale dobra, to jedziemy dalej. A mama cały czas jak spała, tak śpi. Uszy odstające w kamerce. Przez kamerkę. O, ale fajnie wyglądam z tymi uszami. Dobra. To tak, Tośka już jest cała umyta. Ma wszystkie szczoty umyte, ogon umyty. Ma tu akurat wstała, przyszła się napić. Grzywa już też umyta pięknie. Wydrapane, żeby łupieżu nie miała tutaj nigdy. Nigdzie? No jest, ale tu jej wyszło. Brud jej wysech. Wysech. Wyszedł. I tu może od razu uda mi się zlać trochę małej zadek. Umyć zadek. Może mi się uda. Może się uda, uda, uda. Pewnie się nie uda. O, ogonek umyjemy trochę, bo ma taki cały od kupy. Dzieciołki, grzeczny źrebełek, kochane. Pierwsze spotkanie z wodą. Nie, chyba to pasie. No, chyba ona tam ma większość rzeczy gdzieś. Jakby nie patrzeć. No, a zejdzie wody przez węża. A ja mówię, czemu tak słabo leci? Super! Kitka umyta. O, to bierzemy teraz. Co zrobiła? Przemknęła się w kurs. No tak, weźmiemy szczotkę. O, Gosia. No, Gosia to jest. O, tak. Weźmiemy teraz tą stroną. Wcześniej jeszcze tu ją wydrapiemy tym. O. O nie, mała już idzie do tatusia. O. Ale leci. O, patrzcie, strób wyleciał. Od ugryzienia beglisia. Ej, dobra, ja odkręcę sobie. Chcesz odkręcić trochę mocniej? Żeby jej tu wszystko spłukać. Okej, dobra, dzięki. Szybko się spłuczy. O, ale już mam mokre. Latuje mi woda pod pachę. Ha, to zimno. A, z drugiej też. Tak, Tośka, tak. Chodź trochę tu. Ej, gdzie ty w ogóle poszłaś? Na środeczek, chodź. Okej. Okay. I tak strój. O Jezu! Poleciał strumień. Tu musimy dobrze spłukać.
grzywy, żeby właśnie łupieżu nie było. Paśka, stój, czekaj. O, wlatuje mi woda pod pachę. Znowu! O! Chodź tu, księżniczko, chodź. Ona się boi trochę tego dźwięku. O! Teraz już git. Ale mamy już wodę pod pachą. Aż tu! Widzicie, tu wyszła na plecy. Ok, dobra. Tu. O. Okej. Okay. I płyniemy. Co robi? Idzie do niego? O nie, żeby nie wyskoczył z boksu czasami. Tośka, chodź tu bliżej. Bo ty zaraz spadniesz. No i wlałam sobie do buta. Chodź. Zaraz spadniesz, księżniczko. O, tak. O, tu już się nie pieni. Trzeba po prostu całą pianę spłukać, żeby się koń nie pienił. Tu pod brzuszkiem, tak. O, tak. O, jedne. Tośka, weź trochę się posuń. Tośka. Op. Op. Ok, i pryt. I stój. Żebyś nie zleciała tam. O, tak. O, tu jeszcze się pieni. Sobie wezmę ściągaczkę. Popłuczę ją trochę. O, ściągaczką fajnie widać. O, gdzie jeszcze jest piana. Ej, dobra, weź trzymaj na chwilę tą kamerę. Jesteś statywem. Nie, Tośka? Akurat jak skończyłam pić. Aha. O Jezu. Przez chwilę była tęcza. Serio? No. Ale nie wiem, czy w kamerze było widać. Ale ochłodzenie fajne, czy? To znajdę, na serio. Ale nie, tu już nie ma piany, nie? Nie, tu nie ma. A nie, jest jeszcze trochę. To i chyba do góry jedynie. O, tęcza. Nie wiem, czy widać. O, teraz ja widzę tęczę, no. O, koniec był spukany, nie? No, był. I to 3 razy, bo 4. Czekaj, może przejdę, zanim mnie zaczniesz pryskać. Mam drugi wybór. O! Ale wyszłam w tonie. Ale nie wlała mi do buta. Idealnie weszłam w kałużę i wlałam sobie do buta wodę. Ale to na chodzenie. Więc tu przejdę. O! Tutaj? O, tak, siurka, tak. Fajna będzie czyściutka, tak? Mhm.
ty chcesz dzisiaj wsiadać? Obojętnie. Mogę wsiąść na mnie. Co? Obojętnie, mogę wsiąść. No dobra. Chyba sączysty. Sączysty, my brudni. Brudne. Jestem ja. Umyję. Ja wolę nie ryzykować mokrymi skarpetkami. Ja specjalnie te buty wzięłam do kąpielni. Ole mi już człapie w butach. Ok, dobra. Pokaż się, Dosiek. Jesteś taka piękna. Jeszcze chrapki musimy umyć. No właśnie, to co teraz się wycierasz, tak. Głowy nie myjemy. Głowę. Kiedyś tam. Nie, gąbką ci przyjadę, tylko główkę, okej? Okay? Tak, księżniczko? Tak. Ok, no dobra, to musimy umyć gąbkę, która jest po dzisiejszej kąpieli bardzo brudna. No. Ale o, tak wygląda Tośka w całej okazałości. Patrzcie, jak się świeci. Widzicie to? A? Białe pytki. I ta długa grzywa. O, dokąd już ma? Już patrzcie. Za nogę. Ale ok. Co mówisz? Mierę sobie nogi. Oh no. Tu weźmiemy. No. Dzięki tobie. Co dzięki mnie? To dzięki mnie. O, a co dzięki mnie? Jesteś brudna? Nie, dzięki Tośce. Dobra, trzymaj. Jeszcze wezmę Tośce pysio. Już okej. Jest nieniu. Muszę bardziej zmoczyć gąbkę. Tak słabo. Ej, to wydłużyć tymperkę. Co? Wydłużyć tymperkę. Wiem, Tośka, nie lubisz, ale niestety musisz. Tak. Gąbusią, tak. Delikatnie umyjemy. Wtedy posmarujemy kremikiem. Tak. Bo białe chrapy niestety trzeba smarować, bo od razu popękania skóry się robią. Już tu je się zrobiło. Patrzę, aż to pokażę, jak to wygląda opalony. Opalony pyszczek. O, tu się robią takie te, widzisz? No. I one się robią wtedy żółte, te chrapy. Dlatego trzeba smarować najlepiej 50. Więc jakby ktoś miał konia z białymi chrapami, to niech od razu sobie zainwestuje na lato w krem z filtrem 50. O. Tu. A w ogóle patrzcie, co ja mam. Bluzkę z Tośką. Z tobą mam bluzeczkę. To. Kochanie, ty moje. I ten drugi to jest Kajo. Toko. Fu. O. I co, czysty nohalek? Czysty? To. Buziaczku. Okej, okay, dobra. Nohalek czysty. Także można iść po krem. To mu mam. O. No i ładnie. Nie, Tośka? Jesteś dumna? O, się błyszczy. Jaki błyszczący koń. Błyszczy się w ogóle, na tym się błyszczy, bo jak chcesz, to o, klikasz i wtedy widzisz. No, ale mega, jeszcze lepiej niż ten. No. Jeszcze trochę. Przejadę i nohar w środku. O, w środku nosa. Dobrze, ona jest taka łaskawa. Nauczona. Chyba Łukasz przyjechał. Ten nie ma co robić w pracy? Malutka.
Nie wydaje mi się, żeby Łukasz. Raczej nie Łukasz. On to przyjedzie późno raczej. Fajnie. A która dałeś w ogóle godzinę? Jakby o 17 był, to by było wow. No gdzieś 17 będzie około. Serio? No. A ty, Pyśku, przydałoby ci się w sumie tam tyłeczek umyć, co? Dobra. Ile dam radę, tyle umyję. Uwaga, uwaga. Słodka. Pa. Pa, pa, małutka. Och, dobra. No to teraz Tośka musi wyschnąć. Cycuszki nawet takie umyte, jak się świecą. O jejku. Ona musi. Tu dotyka. Ale zaleciało. O, teraz poczułam. Zawsze stoi się z tyłu, dotyka się ogon i... A prawie każdy tak kojma. No. To bym też musiała posmarować ją jakimś kremikiem. Nie? Ej, ej, Niuniu, nie do tatusia. Tatusia nie bierz. Tatuś cię nie lubił niestety. Wiesz co, może nie by ją lubił. Nie no, tatuś cię lubi, ale... On nie żyje. Jest... Ale chyba jako, nie jako córeczka. No sorry, mała, sorry, już nie będę. Tak dużo wytrzymałaś. Ej, dobra, to na chwilę możesz skończyć, ja idę po ten, po maj. Dobra. Na krem. Niech pokrzywę. Wkładamy krem. Bierzemy... Jakby co, to pokaż, żebyśmy dużo kremu. Wszystko, co jest różowe, trzeba posmarować, bo inaczej zrobią się poparzenia. To jest to samo, jak u ludzi. O, i grubo. O, tak grubo. Ja jej tu jeszcze przy kącikach ust też smaruję, bo tutaj też jej zawsze ten. A to nie wejdzie do pyska. O. Tu w nosku. Też. Nie. O, tak. Ale poczułam teraz. Ale zobacz, i aż przyjemnie jest. O. Dobrze? Super. Chodź, mała. Żeby nie było. I rybaka to też dotyczy. Więc też musimy posmarować. Skrzynkę wchodzi. Nieważne, czy chce, czy nie. Po prostu musimy. O. Ok. Przy oczkach delikatnie. Ok. No i ładnie. Jest. Teraz ja siebie posmaruję. Tym, co zostało. Tośka, jak ty wyglądasz, jakbyś płatki jadła z mlekiem. Albo jakąś śmietankę. No. To co? Dodaj mi teraz tu. Okej. Okay. Mała posmarowana, Tośka posmarowana. Pokaż się, Tosiek. Pokaż się, o tu. Tu w ogóle Madzia przyszła, Madzia ma ładną bluzkę. O tak. A tu maleństwo. Maleństwo kochane. Ojejku. Ok. Jeszcze będę musiała wylążować dalej dzisiaj. I Wiktora jeszcze wsiada. Chyba. No. Dysio, dlaczego ty jesteś taki brudny? Ale okej, okay. Trzeba jeszcze posprzątać, ale... Jeszcze czekam, aż jej wyschną pyty, to posmaruję jej kopytka. No, a teraz niech tu schnie chwilę. Ma głowę w cieniu, więc nie jest źle. Wtedy się rozczeszę. Ok, dobra, to do później. Teraz się włączę. Ok, to tak, patrzcie, jaka Tośka już jest śliczna, z rozczeszoną grzywą. Jak już tutaj zaczyna się świecić. Prawie sucha.
Ogonek też już schnie, ale ona jest gruba. Nie, też mała też śpi tutaj. Łukasz przywiózł truskawki. Co? Ja chcę. Tośka, ty nie chcesz? Tośkę ostatnio karmiłam truskawkami. Trzymaj. Wyjdź na truskawa, nie? Ty, Maryś, nie chcesz? To Tośka zjedz, trzymaj. Dobry cio. To jaką czerwoną śminkę już masz, ty. Dobra, Tośka. To schni. Ja mówiłam, że macz nie lubię. Serio? O kurczę. A ja za to banany lubi. Okej. Okay. Bo banany często Kacper przynosił im tutaj. A ja to daję marchewki, a nie daję jabłek. Dostawał z początku jabłka. Wybieram sobie. Uh-huh. Do jedzenia dostawał jabłka, no. Wybieram sobie. Okej. Okay. Dobra, no to czekamy dalej, niech troszkę wyschnie. O, my zjedliśmy obiad. A tutaj sobie mała leży. Co? Ją? Oliwką. No, o, Tośka tutaj wyschła przez ten czas, jak jedliśmy obiad. Rozczesała mi grzywę. Na grzywę i rozczesałam, uwaga, uwaga, suchym szamponem. Ale to nic, spoko. Tu odłożę. Ojejku, mała, jak ty się wyginasz. O, zobaczcie, jaka piękna, jak w ogóle już wypłowiała, co? O, ślicznotka. A ty, mały gołąbeczku? Dyziek. Dyziul. Taka mała pchełka. Dobra, no. To co, to teraz przetrzemy warkoczyki. Ej, dobra, wczoraj już chyba nie zrobiłam zakończenia. Więc w sumie dzisiaj dogrywam. Tośka świeci liści. Tośka tak, to się... bardzo głupi pomysł, tak. Co był głupi pomysł? Brać dzierżawę, łąkę 20 km stąd. No i musisz teraz zasuwać ciapkiem 20 km. Tośka się świeci ładnie, tylko jeszcze będę musiała małą wykąpać. Ale to niech trochę podrośnie. Zaraz wam pokażę tankowanie tego ciaperu. Serio? No nie, na nim. Zasisz się. Widzieliście kiedyś, jak się w ogóle tankuje? Rurką? Patrzę, mam pełno pajęczyn, Łukasz. Weź to wyczyść. Będzie lepsza. Fuj. Dobra, uwaga, o, chwila. Zobaczcie to, jak Łukasz to robi. Uwaga. I leci. I nie poleciało. O, ja pierdół. Dramat. Tak się nie robi. O, fuj, i teraz mniam. Fuck. Nie. Cały dzień będzie czuł paliwo w buzi. Fuj. Ale dramat. Nie dodam tego, Łukasz. Nie przeklinaj. O fuj, o fuj. Leci, poleciało. Teraz w końcu. O, tak się tankuje. Żeby było szybciej. Jak tam smaczek w buzi? Miniam? Zajebisty. Taka guma balonowa. Fuj. Ej, dobra. To... my zaraz jedziemy. Łukasz jedzie najpierw ciapkiem, a ja wtedy... Fuj, nie chcę teraz buziaka, idź ode mnie. No, Łukasz teraz jedzie ciapkiem, a ja do niego dojadę samochodem. Ale się wypina! Prawie na mnie to było! Zrób delfinka. Kurde, gorąca woda. To wypłukaj sobie w domu tym... czym? Płynem do płukania. Toalet. Dobra. Kończę, pa, pa, pa.